Witam serdecznie. Kolejny dzień i chyba mamy kolejnego pacjenta, co umarł. Napięcie nie urosło. Pierwsza cela gazuje. Milczy, druga. Trzecia milczy. Czwarta milczy. Piąta gazuje. I szósta milczy. Zaraz weźmiemy mu, damy miernik, tylko zobaczymy, co tu się podziało. Tutaj jeszcze fajnie się zrobiło, wczoraj było więcej. Tutaj już mamy 4, więc więcej miał, jak stał bez niczego. Miał 8. Zobaczmy jeszcze tego pacjenta. Zobaczymy, co nam powie. Jak zagada. 5, a miał też 8. Czyli czeka mnie zaś wynoszenie go na górę. Podłączmy teraz pacjenta. Zobaczymy, jak mu będzie spadać napięcie, jak rozłączymy. Nawet nie spadło aż tak. Ciekawe. Do obserwacji. Damy mu chwileczkę, aż się ogarnę. Aż przygotuję nowe. Powiedzmy, jest 12. Zobaczymy za godzinkę. Przepraszam. Dobra, co wstałem. Mniej więcej za godzinkę zobaczymy. Startujemy od 12. No już jest 11,5. Damy mu chwileczkę. Może ten volt 2 spadnie. No najlepiej jakby nie spadało. Dobra. To za chwilę. Jestem jak zawsze przed pracą. Ja przed chwilą robiłem naprawy ładowarki. Patrz, zasilacz laboratoryjnego koradła. Bo sobie go sfajczyłem. Źle po prostu polaryzację podłączyłem i teraz będzie test, czy on działa i będziemy próbować to na tym akumulatorze, co sobie przygotowałem kilka godzin prędzej. I chyba działa, bo przepraszam, że nie widać, ale naprawdę dzisiaj dziczę niesamowicie. Mamy pobór, mamy napięcie, wtedy była pełna zwora. Dajmy temu szansę, widać, że prąd rośnie. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Okaże się za 8 godzin, o ile się nie zjara zasilacz. Mam nadzieję, że nie, bo świeżo po naprawie. Tego pacjenta podłączyłem kilka godzin temu. No, napięcie troszkę podbiło, bo było 10 V, teraz zaś jest 11, no ale startował od 9,3. Więc no zobaczymy. Na razie, jak to się mówi, dupy nie urywa. Pacjent, który najlepiej rokował, koło 11, a jak go odłączymy, 10. Dobra. Dam mu jeszcze 8 godzin, jak nic, no to spróbujemy go wydoić do zera na DL24. Zobaczymy, czy w ogóle jakąś tam pojemność ma, ile cel żyje. Dobra, tyle w temacie. Widzimy się za 8 godzin. Mam nadzieję, że tu się nic nie odwali za te 8 godzin. Mam taką skrytą nadzieję. To na razie, cześć. Witam ponownie. Minęło ponad 8 godzin i pacjent walczy i trzyma 13 V. Teraz zobaczymy, co pokaże w środku. Jak to mówią? Pokaż, kotku, co masz w środku. Jedynka się gotuje, dwójka się gotuje, trójka się gotuje. Prawie jak w zdrapkach. Czwórka się gotuje, piątka też się gotuje. No, szóstka, nie leć w kulki, też się gotuj.
Proszę cię, chociaż jeden. Nie. Nie chcę. Za bardzo bym chciał, ale może troszeczkę jest za małe napięcie. Może jakbym troszeczkę więcej dał. Albo ta cela jest zdechła, choć nie czuć ciepła. Bardziej tutaj przy środku gdzieś czuć. No ale... No, wczoraj był jeden dobrze rokujący. Zobaczymy jutro rano. Jak ta cela jedna ruszy od minusa, to będzie zajebiście. Będziemy mieli jednego żywego pacjenta. No, przydałoby się. Natomiast co my tu mamy? 16 amperogodzin zżarło. Nie wiem, jakie jest napięcie, czy mi się uda go jeszcze raz uruchomić. 10 V było końcowe. 8 z czymś. Dobra. Dam go jeszcze na 8 godzin. Niech ma, niech się nażre. No to będzie chyba jego ostatnie żarcie. Coś mi się wydaje, że nic z tego akumulatora dobrego nie będzie. Chyba nic. Dosłownie nic. Nie. Niech się nażre ostatni raz. Ten nasz partyzant. Chyba też nic. Odłączymy go od połówkowca. Teoretycznie trzyma. Teoretycznie. Zobaczymy praktycznie jutro rano, ile będzie miał. Ewentualnie zaraz zrobimy mu podmiankę za jakiegoś innego. Jeżeli utrzyma, startowaliśmy od 8,28. Jest takie 9,5, czyli no za dużo do niego nie wypchaliśmy. Zobaczymy, czy spadnie, czy nie spadnie, albo stój jeszcze. Poczekajcie, jeszcze jedna rzecz. Zobaczymy do środka, co tam nam pokaże. Nie, coś tu żyje. Nic, nic. Tu coś zagotowało. Tutaj nic. 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 Jedynka się gotuje, reszta śpi, więc zastanawiam, że nic z tego nie będzie. Dobra. Odłączamy go. Czas, jak to się mówi, niańczenia martwych akumulatorów minął. To powinno już chyba żyć wszystkimi celami albo coś więcej pokazać, bo no nie, to raczej nie będzie żyło. Jeżeli to nie ma powyżej 12 V, to się 8 godzin ładuje. Połówkowiec powinien też to dać rady, nawet że się tak grzeje. Tym jednym amperem powinien przynajmniej te 12 V mieć. Dobra, temu jeszcze dajemy ostatnią szansę. I cała nadzieja siedzi w tym oto panie. Może chociaż jeden. Dobra. Podsumowanie dnia chyba 6, 7. Powiem szczerze, już się pomału gubię. Za niedługo przyjdzie srogie podsumowanie całej akcji. Ale to jeszcze przyjdzie. Może będzie przynajmniej troszeczkę jakichś pozytywów z tego wszystkiego. To nic. Wielkie dzięki. Na razie, pozdrawiam serdecznie, cześć.